Dzisiaj postawiłem przed sobą puszkę pasztetu. Popatrzyłem na niego i od razu przypomniało mi się stare powiedzenie. Perły przed wieprze. Postanowiłem prześledzić te kwestie. Halo? Tak, Święty Wielewski. Słyszy mnie pani? Tak. To dobrze, bo ja kiepsko słyszę. Adam Chwytok z tej strony, bo ja dzwonię z Kozłówki koło Grzybicy, dzwonię z kabiny telefonicznej, tu z poczty, nie? Tak. I kiepsko słyszę, dobra? No, to niech pan mówi. No. Proszę pani, jest taka kwestia, ja tu na chlewni robię. Znaczy, ze świniami robię, wie pani? Duży zakład jest taki tu w Kozłówce. W Kozłówce? Tak. No i? Teraz, proszę pani, jest taka kwestia, że proszę pani, wchodzę dzisiaj rano na zakład, idę, proszę pani, idę tam na ten dział wieprzy, nie? Idę, nagle patrzę, w tym całym gnoju coś się świeci. No i? Schylam się, zaczynam grzebać, znaczy najpierw myślałem, że to będzie wyglądało jak ząb, nie? Że myślę, cię choroba, nie? Może szef zgubił, upadł albo coś, ugryzł się w język, wypadło mu, zdarza się. I proszę pani, biorę to do ręki i teraz nie wiem, czy to jest prawdziwe, czy fałszywe, ale tam było tego więcej. Ja, proszę pani, wydaje mi się, że to są perły. Proszę pana, jeżeli by pan chciał to sprawdzić, to w godzinach popołudniowych, kiedy szef ma więcej czasu... Już. Przepraszam sekundkę. Nie widzisz pan, że rozmawiam? No co z tego, że 3 minuty? Kabina to jest kabina, mnie nie obchodzi, nie? Przepraszam bardzo, bo mi się dobijają na poczcie, nie? Mhm. Proszę pana. No? Jeżeli pan nie wie, co to jest, jakiego pochodzenia, słyszy pan? Tak. To niech pan przyjedzie z... Tak, to jest pochodzenia, bo ja chodziłem, najpierw wchodziłem i zobaczyłem, uklękłem, zacząłem to zbierać do kieszeni wszystko. Mam tego kilkanaście sztuk, takie okrągłe. To w godzinach około 1 w sobotę. Najlepszy czas, żeby to sprawdziła osoba kompetentna. A jak pani myśli, tak na swój zdrowy chłopski rozum? Niech mi pani powie, bo ja się zastanawiam też na swój, no nie? Mhm. Czy ktoś by, bo to było na wieprzach, nie? Na dziale wieprzy. Skąd by to się tam wzięło? Nie wiem. By za przeproszeniem takie perły przed wieprze wyrzucił? Nie wiem. Jeszcze raz. Niech pan się zgłosi w sobotę. No. Około godziny 1. Jeżeli coś będzie właściwego i odpowiedniego, to panu kompetentna osoba udzieli panu informacji. Ja nie. A. Dobrze? Ja nie jestem Janem. Ja nie. Nie udzielę. Bo pani powiedziała Janie, a jestem Adam. Nie, miło mi. No dobrze. Także... Aha! Zaraz. Nie zrozumiałem teraz, co pani mówiła, bo ja słabo to słyszę, no. Pani... Proszę pana, około pani mówiła, godziny Janie... pierwszej. Co? Około godziny 1 w sobotę. Aha. Dobrze? Do pana Jana mam się zgłosić, tak? Nie, do zakładu! Mi.